Krystyna Prońko śpiewała o leku na całe zło. Receptę na nudę i brak adrenaliny wynaleziono natomiast w Lesznie, a jest nim antidotum Air Show. Mamy reprezentację ponad 10 krajów. Im więcej tych krajów do nas przyjedzie, tym więcej rozniesie się informacja na świat, że im się tu podobało. A mogę tak powiedzieć zza kuluarów, że od samych załóg komplementów zbieramy dużo. Nie wiem jak widzowie, nie wiem co tam na publiczności, natomiast załogi chętnie do nas wracają i Super Puma na przykład szwajcarska jest takim świetnym przykładem. Po raz pierwszy w historii swojej działalności pojechali drugi raz z rzędu w to samo miejsce na pokazy, a wczoraj odbyliśmy już pierwsze rozmowy o tym, żeby przyjechali w przyszłym roku, także dla nas, nam serce rośnie. O terapię głosową i wzrokową zadbał pilot myśliwca F-16 z grupy Tiger Demo Team Poland. Na co dzień jesteśmy pilotami wojskowymi latającymi na samolotach F-16. Na co dzień wykonujemy misje bojowe, misje taktyczne, misje szkolne. Szkolimy się, by bronić granicy Rzeczypospolitej Polskiej. A Team F-16 Tiger Demo Team powstał głównie po to, aby przybliżyć również naszą pracę i nasze możliwości bojowe tego samolotu właśnie o większej publiczności. Wrażenia wizualne oraz zastrzyki z adrenaliny fundował Łukasz Czepiela, uczestnik Red Bull Air Race. Najwytrwalsi widzowie od lekarzy dusz z Antidotum Air Show zarówno w piątek, jak i w sobotę otrzymali nocną, darmową receptę na wzrokowe doznania z pokazów po zmroku. Szczególna maszyna, na którą Państwo dzisiaj czekali? F-16. Robi wrażenie? Robi strasznie. Chodzi głównie o akustykę też. Manewry i akustyka. Manewry, no, coś nie do opisania. Zwłaszcza, że można z takiego bliska to zobaczyć. To teraz jeszcze nocne pokazy, flary, ognie i czekamy na przyszłoroczną edycję. Tak, dokładnie. Ale głównie czekamy też na ten końcowy pokaz pirotechniki. Tak, też jest pięknie. Dla osób, które wypatrują kolejnej edycji imprezy, mamy wspaniałe wiadomości. Organizatorzy już dzisiaj pracują nad przyszłorocznym świętem lotnictwa w Lesznie.